Szanowni Państwo, rzeczywiście mamy do czynienia tutaj z propozycjami, które w opinii pracodawców zrzeszonych Polskiej Federacji Szpitali, zrzeszającej szpitale niezależnie od modelu własnościowego i lokalizacji profilu specjalistycznego, idą w dobrym kierunku. Pierwszym filarem ma być deregulacja. Ona nie została określona w sposób szczegółowy i może dobrze, bo jest czas na dyskusję. Jak to widzimy, w naszej opinii, w mojej osobiście też i wielu ekspertów, nawet niezwiązanych z Polską Federacją Szpitali, deregulacja ma szansę, jeżeli będziemy podążać w kierunku medycyny czy ochrony zdrowia opartej na wartości dla pacjenta. Czyli zamiast regulować poszczególne procedury, sprawozdawać każdy jej element i też wymagania związane z wykonaniem danej procedury, będziemy wynagradzać podmioty lecznicze za osiągnięty wynik leczenia. Ten wynik oczywiście definiowany w odpowiedni sposób, niełatwy na pewno, ale docelowo to jest model. Więc ta deregulacja, która mogłaby oznaczać mniej, a i powinna oznaczać mniej sprawozdawczości, a więcej skupienia się na wyniku leczenia i tej wartości dla pacjenta, to jest coś niewątpliwie oczekiwane przez pracodawców ochrony zdrowia. Jest to też postulat, który był wielokrotnie zgłaszany. Pamiętam jeszcze tak zwaną pierwszą ustawę deregulacyjną. W tej chwili dopiero od niedawna można powiedzieć, że pieczątek lekarskich prawie się nie używa, więc posuwamy się w dobrym kierunku i ta deregulacja ma absolutnie szansę pod warunkiem, że pójdzie właśnie w tym kierunku opłacenia, wynagradzania za zawartość. Popieramy kierunek na deregulację i chętnie będziemy uczestniczyć oczywiście w dalszych dyskusjach, na przykład na poziomie zespołu trójstronnego do spraw zdrowia, który niedługo będzie, Rady Dialogu Społecznego, gdzie będę miał w czwartek podzespole do spraw organizacji ochrony zdrowia uczestniczyć. Będziemy na pewno o tym rozmawiać. Kolejna sprawa to odwrócenie piramidy świadczeń. Wiemy, że na lecznictwo szpitalne przeznaczamy niemal połowę naszych nakładów, chodzi tutaj o środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia. Pamiętajmy, że lecznictwo szpitalne no to jest najdroższa komponenta, ale przede wszystkim dlatego, że te technologie, które mamy, są coraz bardziej skuteczne. Ludzie żyją dzięki tym technologiom dłużej w trudnej sytuacji chorobowej, przeżywalność w chorobach układu krążenia, zawałach czy też nowotworach jednak się poprawia i to oczywiście kosztuje. Więcej pieniędzy przeznaczamy na jakość w szpitalach, a to jest forpoczta jakości, bo od szpitali najwięcej wymagamy. Na przykład ustawa o jakości dotyczy szpitali, a nie innych podmiotów leczniczych, więc więcej wymagamy. No i ten komponent, który jest już bardzo oczywisty niemalże dla wszystkich, to jest komponent wzrostu wynagrodzeń, który w lecznictwie szpitalnym postępuje dużo szybciej, no i stanowi tą większość kosztów, które ponosi szpital, aby udzielić świadczeń pacjentom objętym podstawowym, powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, czyli po prostu finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ta piramida może być odwrócona, ale jeżeli odejdziemy od tych tradycyjnych silosów opieki zdrowotnej, które od wielu lat mamy, jakoś niewiele organizacji z tym podziałem dyskutuje, a przecież to jest klucz do odwrócenia tej piramidy, czyli nie przerzucanie z jednego silosu, z jednego sektora do drugiego, ale zarządzanie chorobą, zarządzanie stanem zdrowia i chorobą właśnie pacjentów poprzez organizacje, które są w stanie w ciągłości procesu chorobowego tego pacjenta
odpowiednio zaopatrzyć i osiągnąć ten wynik leczenia, ponieważ wynik leczenia powstaje w trakcie całego trwania procesu chorobowego. Więc aby odwrócić piramidę, powinniśmy tworzyć organizację koordynowanej ochrony zdrowia. My to nazywamy wspólnie z Polskim Towarzystwem Koordynowanej Ochrony Zdrowia opieka koordynowana przez duże K. Dlaczego przez duże K? Dlatego, że obecnie uważamy, że mamy w dobrym kierunku postępującą opiekę koordynowaną. Jednakże, ponieważ ona jest organizowana w jednym sektorze, no na przykład w POZ-cie, który jednak jest dosyć mocno odrębniony, zarówno finansowo, jak i też organizacyjnie odrębniony od innych sektorów, no to jest taka opieka koordynowana cząstkowa, czyli przez małe K. A ta opieka koordynowana, o którą zabiegamy, którą proponujemy i która jest warunkiem sine qua non, aby odwrócić piramidę świadczeń, to opieka koordynowana przekrojowa, ta przez duże K, gdzie będziemy mieli do czynienia ze współpracą podmiotów leczniczych nie tylko szpitalnych, a jeżeli mówimy o szpitalnych, to nie tylko szpitalnym podmiotów na poziomie na przykład powiatu. Pamiętajmy, że no oczywiście co innego powiat poza miastem, a co innego powiat w obliczu dużej aglomeracji. Tu sytuacja jest zupełnie różna. Czyli podmioty szpitalne o różnym poziomie referencyjności. My tego poziomu referencyjności czy stopnia jeszcze nie stworzyliśmy w Polsce, a tego trzeba chyba zacząć reformę sieci szpitali i podmiotów, które są podmiotami świadczącymi usługi ambulatoryjne, podstawowej ochrony zdrowia i nie zapominajmy długoterminowej i rehabilitacji, bo to jest właśnie to sprawne zaopatrywanie pacjenta w trakcie ciągłości procesu chorobowego. I dopiero takie organizacje koordynowanej ochrony zdrowia, niejako utrzymujące pacjentów w najlepszym możliwym zdrowiu, będą dzięki centrum koordynacji, dzięki mechanizmom finansowym, czyli płacenia za wynik, będą tymi organizacjami, które skutecznie odwrócą piramidę świadczeń w naszym kraju, co jest oczywiście pożądane, potrzebne i w tym kontekście kibicujemy zmianom jak najbardziej w tym kierunku. Mówiliśmy też o tym aspekcie o konsolidacji. No ona oczywiście powinna się wiązać z tymi dwoma poprzednimi filarami, tak? Czyli konsolidacja szpitali to nie współpraca kilku szpitali, które się to nie tylko współpraca kilku szpitali, które po prostu podzielą między sobą pewne zakresy, ale są na podobnym poziomie czy stopniu referencyjności, bo to jest jak gdyby tworzenie znowu pewnej grupy, która będzie w sytuacji braku możliwości po prostu wysyłać pacjenta wyżej, a to nie zostało jeszcze określone, czyli konsolidacja, która będzie konsolidacją zorganizowaną, konsolidacją podmiotów na różnym poziomie referencyjności, o różnym poziomie specjalizacji, o różnym modelu własnościowym. I tu proponujemy model konsorcjów koordynowanej ochrony zdrowia, gdzie nie jest potrzebne, nie jest konieczne, może być realizowane oczywiście, ale nie jest konieczne przekształcanie czy też przejmowanie własności szpitali przez jeden związek samorządowy, czyli jedną jednostkę samorządu terytorialnego na korzyść, jak gdyby, czy też we współpracy z innymi. Czyli tak, konsolidacja, i tu można chyba znowu powiedzieć, mówimy o konsolidacji przez duże K. Konsolidacja przekrojowa, konsolidacja, która będzie sprzyjać współpracy, i w tym aspekcie jest jeszcze ten, no, można powiedzieć, kolejny element, no, może nie filar, ale kolejny element, o którym mówi Ministerstwo Zdrowia, to jest restrukturyzacja zadłużenia, czy też potocznie oddłużenie szpitali. Nam się wydaje, że jeżeli w takim konsorcjum będą szpitale lepszej i gorszej sytuacji finansowej i podejmą wspólny wysiłek na rzecz stworzenia tej opieki koordynowanej przez duże K, to wtedy jest zasadnym, aby to restrukturyzować zadłużenie tych podmiotów. Co więcej, takie konsorcjum z mocnym standingiem, z przekrojową ochroną zdrowia, opieką medyczną, z dużym zasobem wyposażenia,
a także z zasobem ludzkim, będzie atrakcyjnym partnerem dla instytucji finansowych, no, na przykład Banku Gospodarstwa Krajowego, o którym mówi Ministerstwo Zdrowia. Więc tu też uważam i rozmawiałem jeszcze przed chwilą z dyrektorami szpitali o różnym modelu własnościowym, różnym profilu specjalistycznym, tych zadłużonych i też niezadłużonych, uniwersyteckich, nieuniwersyteckich, którzy rzeczywiście twierdzą, że taki kierunek współpracy i restrukturyzacji sprofilowanej, restrukturyzacji targetowanej, można powiedzieć z angielskiego, jest kierunkiem słusznym i cieszymy się, że tutaj ministerstwo o tym mówi. Jest jeszcze jeden taki element, o którym była ostatnio mowa, czyli wsparcie o charakterze know-how. No, mi się wydaje, że w takich organizacjach jak Polska Federacja Szpitali i inne organizacje pracodawców mamy ten know-how, ale wsparcie zawsze mile widziane, szczególnie jeżeli będzie powiązane z tą restrukturyzacją o charakterze finansowym instytucji takiej jak BGK, instytucji no, preferencyjnej, która będzie tą współpracę ze szpitalami wchodzącymi właśnie w współpracę, w konsolidację, w konsorcja działać. Warto tutaj także wspomnieć też o wsparciu, czy też o objęciu tym procesem szpitali, które działają w formie spółek kapitałowych. W tym zadłużeniu całkowitym szpitali okazuje się, że to jest niewielki procent i dobrze. Ten model jest modelem, który może być z powodzeniem rozwijany. Oczywiście rozwijany wtedy, gdy znowu będzie współpraca, gdzie będzie ciągłość opieki nad pacjentem, gdzie też pomyślimy o tym, aby takie konsorcjum przekrojowe miało finansowanie zapewnione na początku nielimitowane, a później już nie per procedurę, nie limity, nie budżety, tylko płacenie za wynik leczenia. Więc też w dobrym kierunku zmiany, ale powinny objąć szpitale, które funkcjonują w systemie zarówno obecnej sieci szpitali, jak i te szpitale, które przecież opiekują się pacjentami na NFZ potocznie mówiąc, a na przykład nie należą do sieci, no bo są szpitalami rehabilitacyjnymi, czy też innymi takimi wąskoprofilowymi, a pełnią bardzo istotną funkcję w systemie. Także reasumując, kierunek na konsolidację, koordynację, współpracę, deregulację, restrukturyzację zadłużenia jak najbardziej słuszny, kierunek zgodny z wielokrotnie zgłaszanymi postulatami przez Polską Federację Szpitali, także na łamach menedżera zdrowia, chociażby 2016 rok, propozycja konsorcjów koordynowanych ochrony zdrowia, nawet jeszcze wcześniejsze artykuły, które miałem okazję na łamach menedżera zdrowia, jeszcze jako profesor u Akademii Koźmińskiego, publikować. To jest właśnie ten kierunek na koordynowaną opiekę zdrowotną, jak to nazwałem już w tej wypowiedzi, przez duże K. I tu na pewno będziemy, jako Polska Federacja Szpitali, też będąca członkiem takich organizacji przekrojowych, jak Pracodawcy RP, z miejscem w Zespole Trójstronnym do spraw zdrowia, którego znaczenie powinno być cały czas jednak wspierane, bo jest to najbardziej znowu taki reprezentatywny zespół dialogu społecznego, a także w ramach też korzystania z tych najlepszych praktyk międzynarodowych, a jesteśmy tutaj reprezentantem Polski w Europejskiej Federacji Szpitali, Światowej Federacji Szpitali, gdzie niedługo będzie kongres 47. No i tamte trendy konsolidacji, współpracy, deregulacji, opieki opartej na wartości są odmieniane przez wszystkie przypadki i możemy też czerpać te najlepsze wzorce z zagranicy.